Jerzy Owsiak niedawno uległ poważnemu wypadkowi. Po raz pierwszy od operacji pojawił się na publicznym wydarzeniu. Jak wyglądał? Jerzy Owsiak uległ 9 września bardzo poważnemu wypadkowi, przez który trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło, kiedy szef Woś popsługiwał potężną, trzytonową maszynę. Zgubiła go rutyna, jak sam przyznał we wpisie na Facebooku. Jego ręka została wciągnięta przez sprzęt. Ręka położona nie tam, gdzie trzeba, spowodowała, że złe naciśnięcie po prostu tę rękę wciągnęło. W szoku robię to po raz drugi, zanim naciskam odpowiedni przycisk. Szok. Ból, ale także nawyk, którego się od lat uczę na prowadzonych przez nas kursach pierwszej pomocy. Wołam oręcznik, owijam mocno rękę, a to nie było w centrum Warszawy, pisał owsiak w sieci. Na szczęście operacja się udała. Obecnie rzucił się on już w wir obowiązków, także związanych z aktualnym stanem klęski żywiołowej. 16 września owsiak wraz z Fundacją Woźb zdecydował się pomóc osobom, które zostały poszkodowane przez powódź. Co dokładnie planuje, w obliczu klęski żywiołowej, która ma miejsce w Polsce. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchamia w tym momencie swoje środki w wysokości 40 milionów złotych na zakup środków pierwszej potrzeby. Apel nasz kierujemy do Centrum Zarządzania Kryzysowego, powołanego w zaistniałej sytuacji i stawiamy się do jego dyspozycji. W razie pilnej potrzeby jesteśmy także gotowi uruchomić zbiórkę na ten cel. Napisał owsiak 16 września z samego rana. Kilka godzin później Jurek mógł już ogłosić więcej szczegółów. Poza pieniędzmi dla Powodzian fundacja planuje uruchomienie między innymi telefonu interwencyjnego i portalu informacyjnego o metodach pomocy. Dziś przeznaczyliśmy 40 milionów złotych z konta fundacji WOŚP na pomoc bieżącą skierowaną do powodzian. Jutro we Wrocławiu. Na zaproszenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Fundacja przedstawi na konferencji prasowej dokładny plan swoich działań, informacje o uruchamianym koncie, telefonie interwencyjnym, stronie z wiadomościami o organizowanej przez nas pomocy, zapewnił szef WOŚP. zaangażowanie wniesienie pomocy nie przeszkodziło mu w pojawieniu się na wydarzeniu, organizowanym na cześć Janusza Gajosa. Jak na nim wyglądał w Warszawie od 16 do 19 września w Kinie Kultura trwa przegląd filmów z Januszem Gajosem. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z okazji 60. lecia pracy artystycznej i 85. rocznicy urodzin tego aktora. Przez cztery dni widzowie będą mogli obejrzeć filmy z jego udziałem i posłuchać rozmów na żywo z Gajosem oraz zaproszonymi przez niego gośćmi. 16 września odbył się pokaz filmu Big Bang Andrzeja Kondratiuk z 1986 roku. Przy tej okazji Grażyna Torbicka przeprowadziła wywiad z Januszem Gajosem i Jerzym Bralczykiem. Nie zabrakło też innych gwiazd. Jurek Owsiak pojawił się na wydarzeniu wraz z żoną. Na zdjęciach z wydarzenia oboje wyglądają na pogodnych, choć Jerzy wyraźnie próbował maskować rękę w opatrunku. Zasłaniał bandaże kurtką. Być może wstydził się tego, co się stało, lub też nie chciał zwracać na siebie uwagi podczas artystycznego eventu.